Jeszcze wczoraj pokazywaliśmy oddanie nowego wozu strażackiego do OSP w Wielkiej Wsi, a już dziś bierze ten wóz udział w akcji ratunkowej podczas wypadku drogowego w miejscowości Parszów na skrzyżowaniu z drogą na Majków. Pan za taśmę przejdzie tam, o. Proszę, pan za taśmę. Proszę pana. Policjan, o, jest pan policjant. Proszę pana. Pan przejdzie za taśmę. Idzie pan za taśmę. Tutaj ratownicy rozkładają taśmę. Jest taśma. Dobrze, jak będzie taśma, to ja odejdę. Są tutaj również wozy strażackie ze Skarżyska. Są wozy strażackie ze Starachowic. Za chwilę ruch na drodze 42 będzie zablokowany. Doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Bo to się stało wszystko na waszych oczach. Tak, jechaliśmy za tym samochodem. I co, i oni się tutaj wyprzedzali? O, jest czy? Pan. O, jest pan. Przepraszam. Dobrze, dobrze. Powiedzieli mi, że jechali w kierunku Starachowic i byli wyprzedzani przez jeden z tych samochodów i po wyprzedzeniu doszło do tego czołowego zderzenia. Policja również zabezpieczyła nagranie z kamery samochodowej, także prawdopodobnie wszystkie okoliczności wynikające z tego nieszczęśliwego zdarzenia będą wyjaśnione dzięki tym nagraniom. Jadłem wyprzedzali. Co w tej gali? No, oni wyprzedzali, nie zjechał z lewego pasa i nie czołowy. Wczoraj samochód oddany do użytku wszedł do akcji i od razu taka tragedia. Wasza rola tutaj, co się tutaj stało? Niestety, ale dwa samochody zdarzyły się czołowo. Jedna osoba najprawdopodobniej śmiertelna. No, takie życie. Niestety, trzeba uważać bardzo ślisko na drodze.